Subskrybuj, komentuj, łapka w górę zawsze mile widziana i pamiętaj o fanpage'u. Cześć, z tej strony Marcin. Kolejne 17 zdanie zestawu 5 z książki Teraz matura z poziomu podstawowego. 17 zdania jest z planimetry o okręgach. Okręg o promieniach 3 i 8 są styczne wewnętrznie. I teraz poczekajcie. Wynika z tego, że jeżeli tu jest gdzieś środek S, to odległość odtąd dotąd jest 8. I zrobimy sobie tak, żeby tu był też środek drugiego okręgu, tak? I ta odległość jest 3. Dobra. I teraz co my mamy znaleźć? Najmniejsza możliwa odległość między środkiem większego okręgu, czyli między tym punktem i punktem należącym do mniejszego okręgu, jest równa, no, tyle. Dlaczego? No bo to jest najmniejsza odległość. Jeżeli przesuniemy się na przykład tu, albo tu, albo tu, no to te odległości już są znacznie większe niż ta. To ma być najmniejsza odległość między tym punktem S a tym całym okręgiem. No to tu jest najmniej. A dlaczego tu jest 2? Skoro całe jest 8, to odejmiemy sobie od tego jeden promień 3, odejmiemy sobie drugi promień 3 i nam wyjdzie ta odległość, czyli 2. Najmniejsza możliwa odległość między środkiem większego i punktem należącym do mniejszego. To jest zawsze ta odległość 2. I tyle. Pytania w komentarzach, łapki w górę, zmykam do następnego. Cześć.